Dzień dobry, jestem Tomek Górski, jestem inżynierem. Opowiem wam o 10 sposobach, jak zepsuć wasz aparat USG. O kurde. Upuszczenie głowicy może spowodować uszkodzenie kryształów, które znajdują się w jej środku. Uszkodzone kryształy nie działają i nie przekazują sygnału. Charakteryzuje się to takimi ciemnymi pasami na obrazie. Proszę zobaczyć, że te tutaj właśnie pasy czarne, które nie przekazują dalej sygnału, to są uszkodzone kryształy. Dlatego musimy pamiętać, aby taką głowicę zawsze chować do gniazda i pilnować się, aby nam nie upadła. Kurde, coś mi tutaj nie pasuje. Częste przejeżdżanie kółeczkiem po kablu od głowicy może spowodować uszkodzenie osłonek gumowych i metalowych, oplotu metalowego, a następnie uszkodzenie przewodów, które idą od czoła głowicy do aparatu. Aby sobie z tym radzić, jedyną drogą jest wieszanie kabli na specjalnych uchwytach na aparacie i pilnowanie się tego. O kurde. Najczęstszym błędem jest przekuwanie się z boku głowicy podczas wkłuć i przez to, że naruszymy tutaj integralność tej gumy, tej osłonki głowicy, spowodujemy, że do głowicy dostanie się powietrze i to powietrze będzie nam zatrzymywać ultradźwięki. Nie ma możliwości tego naprawy, chyba że dysponujemy próżnią. Czym by to odkazić? O! To powinno być dobre. Używanie środków do odkażania bardzo agresywnych i żerących może spowodować uszkodzenie plastików bądź gumki na głowicy. Musimy pamiętać, aby używać tylko tych środków, które dopuszcza producent. Kurde, coś tutaj... Używanie łańcuszków i głowicy może spowodować, że będziemy zaczepiali tą gumką na czole głowicy o metal i będziemy wyrywać sobie po prostu kawałki tej gumki. Nałożyłby żel. Wielu lekarzy na to nie zwraca uwagi, ale niektóre butelki od żelu mają ostre końcówki. Jeżeli tymi ostrymi końcówkami będziemy rysować po głowicy w momencie nakładania żelu, możemy spowodować uszkodzenie tej gumki. Kurde, bym tutaj coś poprawił. W momencie, gdy odłączymy aparat od zasilania, on nam się awaryjnie wyłączy. Może to spowodować uszkodzenie elektroniki, nieodwracalne wręcz. Aby się przed tym chronić, możemy mieć aparat wyposażony w blokadę wtyczki. Pokażę, jak to wygląda. Zamontujemy. I teraz jak zamontujemy wtyczkę i zamontujemy blokadę, to w tym momencie nie możemy tej wtyczki wyrwać. Drugim sposobem, jaki polecam, jest to, aby aparat był wyposażony w baterię, ponieważ nawet wtedy, gdy będziemy mieli problem z zasilaniem, aparat dalej będzie pracował. Nałożyłby trochę żelu. O kurde, ja cię kręcę. Zabrudzenie aparatu żelem zdarza się dość często. Jego przyczyną jest po prostu nasze niechlujstwo. Możemy sobie z tym poradzić w parę sposobów. Takim najwygodniejszym jest to po prostu trzymanie papierku obok aparatu, żeby sobie zawsze wytrzeć ręce, jeżeli je zabrudzimy żelem. No i dbanie po prostu, aby nam ten żel dziś nie skapywał. Fajnie jest, jak aparat jest wyposażony w wyciągalne, na przykład montowanie trackballu, że możemy sobie tą kulkę później wyczyścić z żelu zaschniętego i z powrotem wsadzić. Dobrze jest też, jak mamy na przykład wyciągane potencjometry, które możemy wyczyścić i zamontować z powrotem. Niestety przyciski, które są na aparacie, jeżeli dojdzie do zabrudzenia żelem,
Będziemy musieli rozbierać całą klawiaturę, więc bez wizyty serwisu się nie obędzie. Bardzo dobre. Dobra, ach, coś źle tutaj. Zalanie aparatu najczęściej wynika w momencie, kiedy coś pijemy i wylejemy, bądź gdy ten aparat czyścimy. Musimy pamiętać, że podczas czyszczenia wilgotną szmatką, to ta szmatka musi być wilgotna, a nie ma z niej cieknąć woda. Musimy najpierw ją odsączyć, dopiero później możemy czyścić ten aparat. Mamy też aparaty wodoodporne, które tego problemu nie mają. Co by tutaj sprawdzić? Ło, skąd ten dym? Ja cię kręcę! Coroczne przeglądy aparatu są bardzo ważne. Dzięki temu możemy pozbyć się całego kurzu, który w tym aparacie się znajduje po roku pracy i zapobiec przegrzaniu się aparatu. Również jakieś małe usterki, które serwis wychwyci i szybko naprawi, mogą zapobiec przekształceniu się tych drobnych usterek w wielkie, poważne i kosztowne awarie. Oczywiście wgrywanie nowych oprogramowań wypuszczonych przez producenta i czyszczenie tego sprzętu spowoduje, że będzie nam służył wiele, wiele lat. Jeżeli macie jakichś znajomych, szefów bądź pracowników, którzy nie znają tych zasad, prześlijcie im ten film, może dowiedzą się czegoś ciekawego i pozwoli to uchronić ich przed kosztownymi naprawami aparatu USG. Zapraszam na subskrypcję mojego kanału, gdzie będę poruszał podobne tematy, które być może przypadną wam do gustu. Również jeżeli wy mieliście jakieś ciekawe bądź awarie sprzętu USG, napiszcie w komentarzach, pozwoli nam to wszystkim dowiedzieć się czegoś o tym i wyeliminować to w przyszłości. Pozdrawiam serdecznie.